O to poprosi pan prezydent Przyłącz. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Ze smutkiem odsłuchałem to, co państwo stanowiska przedstawiła pani radna pani Cymel, bo my samorządowcy, prezydent miasta, powinniśmy działać na pewno ponadpartyjnie. Powinniśmy wsłuchiwać się w głosy naszych mieszkańców, którzy nas wybierali, którzy oczekują określonych działań służących rozwojowi naszego miasta i realizacji tego, co ma podnosić poziom jakości życia w naszym mieście, co ma być związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym naszego miasta. Jakie słowa podziękowania i uznania społecznikom, wszystkim radom osiedli, wszystkim tym mieszkańcom i państwu, którzy do tej pory popierali moje działania, którzy tak jak ja uczestniczyli, obserwowali całą historię związaną z obwodnicą. A ma ona bardzo długą brodę. To są lata 90. Konkretne propozycje, działania. Jestem przekonany, że działania właściwe na pewno ze strony samorządu. To przecież prezydent miasta w roku 2005 podpisał stosowną umowę z generalnym dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na to, ażeby rozpocząć proces koncepcji, proces projektowania obwodnicy dla miasta Olsztyna, która we wcześniejszych latach oczywiście przechodziła różne drogi, były opracowywane studia dotyczące przebiegu tej obwodnicy przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego. Została wpisana do strategii rozwoju województwa, została wpisana do strategii rozwoju miasta, zostało sporządzone studium komunikacyjne. Następnie w latach 2002-2004 zostało opracowane w ramach tak zwanego łuku południowego Bałtyku, a więc w ramach środków unijnych, analiza przebiegu obwodnicy dla miasta Olsztyna, gdzie na wniosek prezydenta miasta opracowywał to Urząd Marszałkowski, posiłkując się wtedy dostępnymi środkami unijnymi. Od 2005 roku te działania przejęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a więc jednostka występująca w imieniu wcześniej ministra infrastruktury, potem w imieniu ministra transportu. To nie samorząd miasta przygotowywał koncepcję, a później projekt. To nie samorząd opracowywał związane z tym stosowne decyzje, chociażby decyzję środowiskową, która była, jak państwo również zapewne wiecie, wydana 10 marca 2009 roku i teraz, 10 marca 2013 roku, gdy gotowy jest projekt, który leży w naszym oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a może stoi na ulicy. I potrzebne są środki, ażeby można było złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, upraszczając do wojewody, to tych środków okazuje się, że nie ma i być może ta dokumentacja po prostu pozostanie na tej półce i 10 milionów złotych podatników zostanie zmarnowane. Uważam, że tak być nie może. Ja jako prezydent miasta działający od 2009 roku uważam, że robiłem wspólnie i z państwem, z moimi współpracownikami, z mieszkańcami Olsztyna wszystko, ażeby ta obwodnica, czy jakkolwiek by ją nie nazwał, droga tranzytowa wokół Olsztyna w takim czy innym przebiegu powstała. Byliśmy zapewniani, wszyscy o tym wiemy, przez ministrów obecnego rządu, że pieniądze są, że obwodnica będzie budowana. Tu w Olsztynie byliśmy zapewniani, w Warszawie byliśmy zapewniani. Osobowość roku, rok temu, pani
Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu też nam zapewniła, że te środki są i obwodnica Olsztyna będzie realizowana. Ja nikogo nie chcę skłócać. Pani przewodnicząca mówi, że bezsilność prezydenta. Prezydent ma obowiązek działać w interesie mieszkańców. W interesie tego, ażeby środki publiczne, które zostały już wydatkowane, bo też się z nimi utożsamiamy wszyscy, bo my wszyscy płacimy podatki, zostały wydatkowane efektywnie, zostały wydatkowane racjonalnie. Dlatego postanowiłem, słuchując się głos mieszkańców, bo przecież uczestniczę w bardzo wielu spotkaniach, gdzie ten problem jest stawiany nie od dziś, tylko od co najmniej kilkunastu lat i wiem, jakie są potrzeby i jakie są oczekiwania i jakie są kierowane wnioski. Również raport o stanie miasta, preferencje mieszkańców za rok 2012, który dopiero co ujrzał światło dzienne, na pierwszym miejscu stawia obwodnicę. A wobec tego uważam, że powinniśmy mówić jednym głosem. Nie powinniśmy dzielić się tu na należących do takiej czy innej partii, bo jak widzimy, niestety, nie do końca po prostu możemy liczyć na osoby, które się wypowiadały, które obiecywały, i niestety tych środków nie ma. Ja nie mówię, że wszyscy, oczywiście, którzy działają w takiej czy innej partii, nie dostrzegają tego problemu, nie usiłują pomóc, postarają się jak mogą, ale te największe możliwości mają ci, którzy są najbliżej tych decyzji, a wiemy, kto to jest i wiemy, gdzie te decyzje po prostu są podejmowane. To minister infrastruktury wcześniej, to minister transportu, to minister rozwoju regionalnego decyduje o tym, oczywiście, jakie wpisać środki, na jakie zadania, ażeby następnie przedstawić to rządowi, który na Komitecie Rady Ministrów podejmuje stosowne uchwały. W programie dróg krajowych na lata 2008-2012 my z naszą drogą tranzytową wokół Olsztyna byliśmy na tym miejscu, który gwarantował nam po prostu jej realizację. To Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniała nas, przesyłała do prezydenta miasta pisma w roku 2008, w roku 2009, w roku 2010 i informowała: panie prezydencie, proszę realizować drogi wewnętrzne, gdyż są one niezbędne dla projektowanej i już wkrótce realizowanej w latach 2011-2013 obwodnicy Olsztyna. Musicie na ten czas być gotowi. Prezydent miasta takie działania podjął. Olsztyn, Zakół, Kudyty. Wydatkowaliśmy z naszych środków na przygotowanie dróg 64 miliony złotych. Te środki były wsparte środkami unijnymi. Węzeł Jaroty-Bartów. Wydaliśmy 39,8 miliona złotych z naszego budżetu. Wspomagane to było również środkami unijnymi. Węzeł Olsztyn-Wschód Wójtowo jest projektowany. W tej chwili wydaliśmy 442 tysiące złotych. Inne ulice również projektowane poprzez Ostrowskiego do węzła Szczęsne. W sumie jest to kwota 236 tysięcy złotych. Podsumowując, wydaliśmy na przystosowanie naszego układu komunikacyjnego. Oczywiście jest jeszcze sporo do zrobienia, ale już wydaliśmy z naszego budżetu 105 milionów złotych. Zgodnie z pismami, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesyłała do nas, informując o zaawansowaniu prac związanych z obwodnicą. I też dostawaliśmy informację w 2009, że czwarty kwartał 2009 będzie projekt, będzie wniosek o decyzję o pozwoleniu na budowę. Rok później dostajemy kolejne pismo, że będzie to jednak w trzecim kwartale 2010 roku. Czekamy. Ja rozumiem sytuację, bo tak samo z naszymi inwestycjami częstokroć jest tak, że planujemy, że z różnych powodów następuje przesunięcie.
Dostajemy kolejne pismo na początku roku 2011, że jest przesunięcie na trzeci kwartał 2011 roku, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku w trzecim kwartale 2011 roku do wojewody o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji decyzyjnej. Oczywiście to nie nastąpiło. Byliśmy informowani, po pierwsze, że dokumentacja jest. Na koniec listopada 2011 roku takie stanowisko zajęliśmy tu na spotkaniu w Olsztynie na początku lutego w 2012 roku z udziałem posłów, że oczekujemy od rządu działania, które przyczyni się do realizacji obwodnicy Olsztyna, dla której jest gotowy i przygotowany projekt. Podpisali się pod tym między innymi posłowie Janusz Cichoń, pani poseł Arel, podpisał się pan poseł Iwiński. Co chcę pokazać? To, że dokumentacja była, że myśmy się pod tym podpisali. Taką mieliśmy wiedzę, taką mieliśmy informację, bo w naszych spotkaniach uczestniczyli również członkowie, czy też, przepraszam, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I jeśli ja gdzieś dzisiaj słyszę, przepraszam, mimochodem, że dokumentacji nie było, więc przepraszam, pytam, kto okłamywał? On może okłamywał, bo może okłamywał. Posłowie się pod tym podpisali, co usłyszeli. Ja też. A wcześniej, jak zaznaczyłem, mieliśmy i otrzymaliśmy trzy pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie było zapewnienie, w jakich terminach ta dokumentacja będzie gotowa i kiedy będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę do wojewody. Szanowni Państwo, mieszkańcy Olsztyna oczekują naszego skutecznego działania. Myślę, tak to bym powiedział, nie czas, ażeby po prostu przywoływać prezydenta, nie wiem do czego, bo prezydent wie, co ma robić i w czyim imieniu ma działać i w czyim interesie. Oczywiście, absolutnie, nigdy nie chcę być tym i nie postrzegam się za takiego, żebym wywoływał jakiekolwiek awantury. Bo dzisiaj niektórzy, którzy są osobami publicznymi, którzy w tej sprawie się wypowiadali jednoznacznie. Media to pokazywały, my również uruchomiliśmy stronę internetową, pokazujemy. Widać z tego, że najlepiej by się schowali. I by uznali, że nie, to nie ich wypowiedzi. Za swoje wypowiedzi osoby publiczne niestety, no w jakimś sensie ponoszą odpowiedzialność. Ja nikogo nie winię, bo nasi posłowie, zarówno pan senator Górecki, zarówno pani Lidia Staro, działali w dobrej wierze, w dobrej intencji. I oni też zostali po prostu wprowadzeni w błąd, a jak ja mówię, oszukani. Tak jak my wszyscy mieszkańcy, bo słyszeliśmy, że pieniądze są, że obwodnica Olsztyna będzie realizowana, że będzie zrealizowana, jak mi napisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2011-2013. Pozwolę sobie przytoczyć protokół z października 29 roku 2008, odnosząc się też do wypowiedzi pani przewodniczącej Czunek. Padło pytanie społeczników na temat przebiegu, na temat budowy ulicy Artyleryjskiej. Pan Tomasz Czyglewski, zastępca prezydenta miasta, powiedział i wypowiedział się w następujący sposób. Ulica Artyleryjska i ulica Aleja Wojska Polskiego staną się drogami w przebiegu dróg krajowych po ich wykonaniu. Tego nie przewidujemy wcześniej niż w 2013 roku. To z kolei oznacza, że w tym czasie będzie już obwodnica miasta Olsztyna, którą ten ruch ciężarowy pójdzie. Nie jest naszym celem puszczanie ruchu ciężarowego przez miasto, tylko puszczenie go przez obwodnicę. Ulica Artyleryjska i ulica Wojska Polskiego są przebiegiem dróg dolotowych do obwodnicy. A więc, no dzisiaj pani radna była uprzejma powiedzieć, że od początku zakładano, że ta ulica będzie ulicą przejmującą ruch tranzytowy. Więc pytanie powstaje,
czy wówczas była inna polityka, czy wówczas, jeśli były wypowiadane takie słowa i mieszkańcy otrzymali taką informację, to inne dokumenty były składane do Warszawy, do Boisiu, a co innego mówiono mieszkańcom? I być może dzisiaj jeszcze co innego również chce się im powiedzieć. Są dokumenty. Dokumenty w sposób jednoznaczny potwierdzają, jakie informacje od przedstawicieli Rady Miasta, od przedstawicieli kierownictwa miasta były przekazywane naszym mieszkańcom. Ja staram się konsekwentnie to wprowadzić w życie, realizować, bo takie są oczekiwania. Nie mam zamiaru tego skrócać. Proszę wybaczyć, naprawdę. Chcę się ze wszystkimi dogadywać. Również rozumiem oczywiście oszczędne gminy. Pozostało 40 dni, że te środki jeszcze się znajdą. Ale mówmy jednym głosem. Bo ja oczywiście czekałem, bo na spotkaniach w roku 2010, 2011 tutaj, w Urzędzie Miasta, z parlamentarzystami, organizowałem 4 spotkania. Słyszałem od rządzącej koalicji. Będzie załatwione. My to załatwimy. A dzisiaj okazuje się, że niestety tych środków nie ma. Nas oceniają mieszkańcy. Nawet najgorsza prawda jest lepsza niż po prostu mówienie nieprawda. I myślę, że tak nie wolno robić. Tak nie wolno czynić.